Żelicy było, kondominium było, ZOMO było, najgorszy SOR był. Ludzie specjalnej troski byli, komuniści i złodzieje byli. No i dalej niestety jeszcze są. Co pan robi? Pucz był, rebelia była, bunt był, zdrada narodowa była. Przygotowuję nowe przemówienie na wiec. Pan to się ma z tymi przemówieniami. Za każdym razem to samo? Niby, a trzeba inaczej powiedzieć. No ale jakoś trzeba dać odpór przemysłowi pogardy, tak? To dobrze, że pan nie jest kobietą, bo by pan musiał jeszcze się ubrać za każdym razem inaczej. A tak wystarczy jeden smutny garnitur, jesioneczka, czapka i do przodu. No. Może warchoły i łotry? Było 100 lat temu. Czasami myślę, że już wszystko było. Ale im też się powoli kończy. Już chyba ponazywali pana jak tylko się dało. Stalin, Hitler, Gierut, Gomułka, dyktatorek, mały mściwy człowieczek ukrywający przed światem swoje skutki. Dobrze, dobrze, wystarczy. No. Żebym ja tobie nie powiedział, jak o tobie mówił. Nie, jak? Domofon? Pacynka Stalina, pacynka Hitlera, pacynka Gieruta, pacynka Gomułki, pacynka dyktatorka, mała pacyneczka ukrywająca przed światem dobrze, swoje... Dobrze, dobrze, wystarczy, no. Pacynka? Dlaczego pacynka? Tomuś, uważaj na paluszki! Matka! Proszę, niech wraca z tej Brukseli i niech startuje na prezydenta. Temu całemu Donaldowi to się zdaje, że bycie prezydentem to taka frajda. Toruń. No proszę, posiedź sobie tutaj od rana do wieczora i zobaczysz, jakie to jest fajne. Tam jeszcze wystaje gwóźdź, panie Tomku, pan to przyklepie, bo ktoś się zaczepi i będzie, no. Witam. A, dzień dobry, panie mistrze. Ładnie dziś pani wygląda, pani Basieńko. Z pana to, panie Witoldzie, taki dyplomata. Nie, naprawdę dzisiaj ładnie, tak młodo. A normalnie to jak wyglądam? To znaczy, nie o to mi chodziło. Nie wygląda pani, broń Boże, staro, tylko dzisiaj wyjątkowo młodo, bo zmarszczek nie widać. To znaczy, nie zmarszczek, tylko jakoś korzystnie to światło panią oświetliło, także nie ma tej pooranej twarzy. Pan do jakiejś gafy nie strzeli, to chyba chory, nie? Tomek, pan już idzie. Prezes czeka. Zrobię kroka. Tomek! Tomek, ratuj Jacka i Placka! Placka nie widzę! Mam! Prezes czeka. San Escobar na całego. Co pan tak na mnie patrzy jak jeleń w reflektor? Bo... To znaczy, ja mówiłem, że to się nie uda, ale pan kazał. Co się niby nie udało? No... W tej Brukseli. No to niestety nic się tak raczej nie udało. Właśnie wręcz przeciwnie. Właśnie wszystko się udało. Choć przy skrajnie negatywnej interpretacji ktoś mógłby uznać, nawet, że przegraliśmy. Nie. To jest w oczywisty sposób przegrana Europy, przegrana Niemiec, osobiście Angeli, przegrana wszystkich antypolskich sił. Wszystkich, tylko nie nasza. Czyli to jednak myśmy wygrali? Oczywiście. To było zwycięstwo zasad. Okazało się, że nasza pani premier to dzielna, dumna, Polka i Europejka, z czego do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. Znaczy, zdawaliśmy sobie sprawę, ale że aż tak to nie zdawaliśmy sobie sprawy. Się przetarła na tym spotkaniu z Antonim. Go pogoniła jak psiaka z kuchni. Sama jedna wystąpiła przeciw cynicznej grze zaborczych mocarstw
dała radę. Ale ja tam byłem. Widziałem. Co pan widział? No. Pan bardziej wierzy własnym oczom czy moim słowom? No, pana słowom. Ja słaby wzrok mam. Pan to wszystko tak zawinie, obkręci, że aż się chce w to wszystko wierzyć. Miareczkę zostawiłem. 27 do 1. Ale nam narypali, co? Ale obciach? Wstyd. Dobrze, że nie do jajca, nie? To nawet Legia tak nigdy nie dostała. Gdyby to była Legia, to trener od razu by poleciał. Zresztą cały zarząd by poleciał. Raz wracam. O czym tam rozmawiają? O Unii. O wyborach. Tych, co dostaliśmy łomot. A to pan nie brał w nich udziału? Nie, ja nie. Ja miałem wtedy uroczyste otwarcie ronda. W Siedlcach. Jakiego ronda? W Siedlcach. I imienia bohatera takiego. A to takie rzeczy to nie inżynier ruchu otwiera? Tak, takie zwykłe tak. Ale takie specjalne to on i koniecznie prezydent. Ja z meldunkiem do prezesa. Podejmę dyplomatyczną ofensywę. Nie będzie Europy dwóch prędkości. Co nas obchodzi? Jakaś Europa, jakaś Unia. To... Jak nie Unia, to przepraszam, co nas obchodzi? Operacja Obsesja. Cel jest jeden. Utrącimy tego haratacza w gałę. Jak wróci niemiecki kandydat do kraju i pójdzie na prezydenta, to dopiero będzie kiszka. Nie. On jest skończony. Ludzie widzą, że on szkodzi Polsce. To znaczy, nie pomaga, a nie pomagając, szkodzi. Zrobił Brexit. Ściągnął uchodźców. Choroby. Zakaźne, tak. I te wszystkie zamachy w Europie. Tak. Ale tak się składa, że niestety o tym wszystkim to wiemy raptem my, ekipa wiadomości i żelazny elektorat. A reszta jest ogłupiona propagandą. Skoro plan A poniósł zwycięstwo, uruchamiamy plan B. Czyli... Ambergold. Pani Małgorzato? Dorwiemy go. Nasza komisja wezwie go na przesłuchanie, a wtedy w obroty wezmę go ja. Zrobimy mu jesień średniowiecza. Jeszcze pan Antoni dołoży coś od siebie i nie ma chwasta. A jakby to też nie wypaliło? Wtedy mamy plan C. Prywatyzacja. Ciech. C jak cokolwiek. Choćby i planem rzec z kropką, ale go utrącimy. Tak jak on utrącił polski przemysł. Polskie stocznie, polskie wszystko. Wszystko Niemcom oddał. Odwrotnie niż Wanda. Jaka Wanda? Co Niemca nie chciała i nic mu nie dała. Ja też bym Niemcowi nigdy... Wolałabym do Wisły skoczyć. Ja bym panią uratował, wyłowił. Nigdy bym nie zmieniła nazwiska na niemieckie. O co ci? Wracam do pracy. Odprowadzę panią. Ja wiem, gdzie Odprowadzę panią. Tak, to proponuję jeszcze plan R. Jeszcze tego Radka raz na zawsze utrącić. No, każdy ma swoją obsesję. To jest dopiero truciciel i przybłęda. O, dobre. Truciciel i przybłędy. Truciciele i przybłędy. Dobrze. Proszę panie Witoldzie, pana zadanie wygląda tak. Niech pan jeździ gdzie się da i opowiada komu się da, że Donald to Niemiec, co jest zresztą zgodne z prawdą, a dzisiejsi Niemcy to
ci sami Niemcy, co wtedy, tylko pościągali mundury. Wiadomo. No i gotowe. Żeby pan już nie musiał przemawiać na tych przypadkowych taboretach, składanych krzesłach i innych ciulstwach. Żeby pana widzieli. Z tego pan nie spadnie. Tu jest taki pojemnik na wodę. Tu na tablet. Jakby pan chciał pokazać technicznego premiera. Bo ta za tą Brukselę to chyba poleci, nie? 27 do 1. Tu. Chusteczki. Jakby pan się wzruszył. I lupa. Jakby były za małe litery. Do czytania. A! I pod spodem jest taki mały dings. No i co to jest? Taki dzyndzel na ściągi. Jakby, nie daj Boże, pamięć zawiodła. A nie zawali się to? Prędzej Unia się zawali niż to. Sam robiłem. Super pani robotę odwala na tej komisji. To coś więcej niż robota. To droga. Jaka droga? Do prawdy. Do prawdy, no, no. A tego, kiedy pani kończy pracę? Wieczorem, a co? Bo pani jest taka krucha, taka bezbronna, to pomyślałem, że mogę pani przydzielić ochronę. Ewentualnie samemu nawet poochraniać. A po co? Ja panią to normalnie w telewizji tylko widziałem z daleka, tak przez szkło. A tutaj widzę, że tak na żywo, to no, no trzeba powiedzieć. Co na żywo? Widać, że pani jest prawniczką z krwi i kości. Ale jak co do czego, to pani zna takie paragrafy, co to nikt ich nie zna. A nawet jak zna, to nie stosuje, bo się boi. Nie bardzo rozumiem. Czy mógłbym od pani numer do telefonu wziąć? A po co? Żeby nadzorować to, co trzeba. Prezes kazał. Jak prezes kazał? Tylko proszę go nikomu nie dawać. Później dzwonią do mnie różni psycholę. Ładna dziewczyna. Ładna? Ja bym z taką potwitował w nocy. A pan napisał te gratulacje dla Donalda do Brukseli, tak? No tak, tak. Znaczy, no, no wydawało mi się, że tak wypada trochę, no rodak. Nigdy do nas nie wejdziesz. To jest symboliczne. Ta oda do radości. To pokazuje to niebywałe oszustwo, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. I żadne krzyki dzisiaj tutaj nie pomogą. My tu będziemy i zwyciężymy. Będzie wolna Polska. I będzie klęska tych, którzy są łotrami. Cudnie. Mogę chusteczkę, bo jednak, przepraszam. Starałem się robić tak jak pan, ale pan lepiej robi siebie niż ja pana. No tam z tą ręką ja trochę inaczej robię, no. No ale właśnie to jest to przemówienie, które już wygłosiłem. Teraz muszę wymyślić nowe. No a mam tylko to... Wróciciele! I przybłędy! Mogę ja. Co mogę ja? No truciciele i... Przybłędy. A, proszę bardzo. Wyjdź pan. To nam się zrobił teatrzyk. No. Też pan trzyma. Win kalerit. Dzidy. Wrogów. Zebrał i w piersi włożył.
Winkelried ożył! Polska Winkelriedem narodów! Brawo! Brawo! Jeszcze to było? Rymowanka jakaś. Rymowanka. Monolog Kordiana na Mont Blanc. Słowacki. A nie polski? Juliusz. Mariusz. Tak. Ja... zawsze chciałem zobaczyć, co pan widzi, jak pan tak na tym podejście stoi. Chociaż ten obraz się nie do końca pokrywa z prawdą, bo jednak pan jest niższy ode mnie i to sporo. To znaczy, nie aż tak bardzo. Prawie jesteśmy równi. Jakby pan na przykład tak założył damskie szpilki albo czapkę Harry Pottera, to ten czubek byłby... Taki wysoki pan jest. Tak. Dlatego, że randole pan nie sięgnie. Pewnie sięgnę. Sięgnę. Pan? Trzymaj pan. Proszę bardzo. Hello. 27-1. Pozdrowienia z Brukseli, Jaruniu. Polska to nie jest piłka do kopania. Jeszcze się policzymy. Piłkarzyku. Ha 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 ha